Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu, czyli sukces na mur beton. Zespół Szkół Budowlanych zapewnia atrakcyjne dla uczniów, jak i ich przyszłych pracodawców kierunki nauczania. W technikum szkoła kształci przyszłych techników budownictwa. Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczniowie zdobywają bogatą wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, nabywają umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej. Uczniowie wiedzą o budowaniu wszystko, potrafią kreślić tradycyjnie i komputerowo. Potrafią sporządzać i odczytywać całą dokumentację budowlaną. Zważywszy na budowniczy boom, dobry technik znajdzie pracę, zanim jeszcze zdąży opuścić mury szkoły. Tym bardziej, że Zespół Szkół Budowlanych podpisał umowę na kształcenie praktyczne uczniów w fabryce Comfort SA z Rakowic. Teraz uczniowie mają szansę, aby coraz wcześniej zacząć nabierać doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy. Deficyt pracowników, jeśli chodzi o budownictwo, jest ogromny. Dzisiaj firmy nie borykają się z zamówieniami, ale z brakiem pracowników, jeśli chodzi o branżę budowlaną. Prezes Komfortu nie ma obaw przed wpuszczaniem młodziaków na linię produkcyjną. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby wpuszczać na zakład młodych, niedoświadczonych ludzi, bo gdzież na Boga mają zdobywać doświadczenie, jak nie w tego typu zakładach. Sam tak się kształciłem. Uczniom oferowane będą stypendia, dowiedzą się, co ich czeka, jakie są zasady pracy na serio. Mają też ogromną szansę zostać w fabryce na etatach. Mam taką nadzieję oczywiście, ponieważ zdobyta wiedza pozwoli bardziej ukierunkować tych przyszłych pracowników na nasze potrzeby. Dzięki temu, że będą odbywali praktyki w naszym przedsiębiorstwie, a nie w innym. Technik architektury. Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Kierunek ten rozwija wyobraźnię przestrzenną, również artystyczną. Adepci poznają zasady budownictwa i organizacji budowy. Kierunek architektura krajobrazu dotyczy głównie planowania, projektowania i kształtowania terenów zieleni. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób kreatywnych, wrażliwych na formę, z wyobraźnią przestrzenną, lubiących przyrodę i chcących zmieniać otoczenie. Na zajęciach poznajemy zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu, małej architektury. Poznajemy roślinność i uczymy komponować się w przestrzeni. Projekty wykonujemy metodą tradycyjną, jak i przy użyciu technik komputerowych. Technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach działających w zakresie planowania, projektowania i zakładania obiektów architektury krajobrazu. Może także pracować w instytucjach i przedsiębiorstwach innych branż, gdzie znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Technik architektury krajobrazu projektuje ogrody, parki, tereny rekreacyjne, zdobywa wiedzę o roślinach i ich pielęgnacji. Wszędzie tam, gdzie człowiek nie wyobraża sobie życia bez roślin, jest praca dla technika, który z powodzeniem po szkole może założyć własną działalność gospodarczą, zatrudnić się w coraz popularniejszych firmach ogrodniczych albo iść na studia. Technikum Leśnictwa. 4-letnia szkoła przygotowuje do matury oraz do egzaminu zawodowego. To kierunek dla uczniów kochających przyrodę, chcących ją chronić i pielęgnować. Program nauki umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej z zakresu leśnictwa. Technik leśnik posiada umiejętności z zakresu nadzorowania, organizowania i zarządzania prac z zakresu gospodarki leśnej, tak jak nasiennictwo, szkółkarstwo, hodowla lasu, ochrona i użytkowanie lasu czy gospodarka łowiecka. Także kierowanie zabiegami pielęgnacyjnymi. Jako technik leśnik można znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych, lasach państwowych, w firmach prywatnych, które prowadzą tą działalność, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu i geodezji leśnej. Co najważniejsze, że po zakończeniu trwania nauki można ubiegać się o roczny płatny staż w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych. Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik może podjąć pracę na przykład w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych. Nauka w szkole branżowej pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy pozwalających podjąć pracę natychmiast po szkole. Kwalifikacje zawodowe uzupełniane są podczas praktyki zawodowej. Praktyka przez cały czas kształcenia odbywa się w zakładach pracy 3 lub 4 dni w tygodniu na podstawie zawartych umów lub na terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Grunt to solidny fach, a Tomasz zapewnione po nauce w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu.